I co? Andaluzja przed 1500-nym! Hej, witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas w takim krótkim filmiku informacyjnym na temat tego, jak szybko, łatwo i przyjemnie. 6 punktów. No kurwa mać! No, na przykład teraz najchętniej bym się zastrzelił. No i wojna. Utworzyć Andaluzję przed rokiem po prostu 1500-nym. A inaczej, jak zdobyć sojusz z tym badziewiem na poziomie very hard? Bo już tutaj patrzymy, pokazuję wam. Na poziomie very hard. No, w sumie jest to teraz jedna z łatwiejszych rzeczy do robienia. Nie ma co się cieszyć za bardzo. Okej, babiń. Jest! Pierwsza rzecz, jaką musicie brać, rywala pomijacie totalnie, to tutaj przez to, że teraz weszły te nowe formy rządów dla niektórych państw islamskich, możecie dostać jeden punkt więcej diplomatic reputation, tak? To jest wyjebista opcja, polecam ją brać od razu na starcie, bo pozwoli wam to szybciej nawiązać sojusze. Drugą rzeczą, która przecież też weszła ostatnio, są po prostu misje. Z misji możecie dostać kolejny diplomatic reputation za dwa sojusze powyżej i relacje z dwoma sojusznikami powyżej 150 punktów, więc dobrym pomysłem jest oczywiście tutaj jak najszybsze ich poprawienie oraz wysłanie od razu jednego dyplomaty do poprawiania relacji z Osmanem. Jeżeli macie tutaj możliwość, bierzecie typ as improve relation na samym początku. Tutaj jest jeszcze też wyjebisty start, ponieważ nie musicie rerolować ze względu na dyplomatów. Improve relation polecam brać sobie. Wojsko od razu po prostu w tym momencie na low maintenance'a. Forty w zasadzie możecie skasować i tak was na to nie stać. Marynarkę, to tak, transportowce można zmodbolować. Jeżeli idzie o flotę handlową, Protect Trade Sevilla, to akurat powinno dojść troszeczkę więcej pieniędzy. Tutaj każdy grosik się liczy. Jednego handlarza na Collect Trade tutaj, drugiego na przesyłanie z Safi na północ do Sewilli. I dzięki temu zaczniemy troszeczkę zarabiać, tak? No, wyjdziemy na ten lekki plusik i wyjebiście. Jak widzicie, jeden dyplomata poprawia nam już relację u Osmana, drugi wrócił. I będziemy za chwilę poprawiali relacje z Tunisem. No i to jest taki moment teraz takiej lekkiej nudy, gdzie w zasadzie ja wam to już daruję, bo to będzie wszystko polegało na tym, że musimy poprawiać po prostu relacje. Ewentualnie to wam to zrobię na jakimś speedzie. To wszystko. No po prostu to wszystko polega na tym, że musimy relacje poprawiać do... O, już możemy Alliance posiadać. Oczywiście skupimy teraz na Tunisie. Takie jeszcze protipy, na przykład nie mieszajcie, jeżeli się da, nie mieszajcie się wojny z Tlemcenem po prostu za nic w świecie. Nawet jeżeli będzie wam się wydawało, że o kurka, Maroko, Tunis zjadają Tlemcen na spółę, też sobie coś chapnę. Nie warto, ważniejszy jest sojusz z Osmanem. Jako pierwszą ideę, jeżeli nie będziecie mieli wyjebistego fuksa, polecam brać oczywiście kolonizacyjną i jak najszybszą ucieczkę do Nowego Świata. Ponoć jest taki trik, że jak z Bermudy się skolonizuje, przeniesie tam stolicę, to można również przenieść stolicę swoją następnie do Nowego Świata i tam po prostu mieć swoją stolicę i wszystko to, co będziecie kolonizowali, będzie wasze, a nie będzie państw kolonialnych. Więc też jest to jeden z tych trików, który wam mogę spokojnie z całym sercem polecić, bo to ponoć testował CK Kielce. Jeżeli się mylę, to niech mnie CK Kielce poprawi w komentarzu. Jak najbardziej, ale tak go zrozumiałem. Dobra, tu zaraz będziemy mieli drugi Offer Alliance. No, no, poprawię się. To, co nas tutaj akurat bardzo ogranicza, to jest nasz trus z Kastylią. Jak widzieliście, on jest do lutego 1948 roku. No, no. Do lutego 1948 roku, co powoduje, że Kastylia w tym właśnie czasie zazwyczaj nam wojnę wypowie. Zazwyczaj, w zasadzie zawsze wam wojnę wypowie w tym okresie. Dobra, Offer Alliance. 150, wyjebiście. I tak mamy teraz tam limit, więc musimy jeszcze tutaj poprawiać troszeczkę, potem tutaj wchodzimy w misję. I tak na razie jeszcze nam zostało dość sporo punktów do poprawy u Osmana. Naszym pierwszym w sumie celem, a i wszystkie eventy, które niestety spowodują wam spadek legitimacy,
albo prestiżu, to w zasadzie możecie od razu resetować grę, bo nie zdobędziecie po prostu wymaganej ilości punktów. Prestiż, znaczy stabilność, legitimacy jest też również bardzo ważny, ponieważ gra chyba totalnie w dół, za 100% legitimacy dostajecie 1 diplomatic reputation, a gra chyba zaniża w dół. Niestety przy 0,93 nadal nie dostajemy jednego punktu w takim razie do Diplomatic Reputation. Nie, myślałem zawsze, że, byłem zawsze pewien, że to się jakoś dolicza, ale jednak tak nie jest. Przynajmniej jeżeli idzie o branie Royal Mariage'a z Osmanem. Zobaczcie, mam 36 punktów, w sumie nie wiem, czy to już się przeliczyło w sumie tutaj. 37. A to się chyba przeliczyło od razu, więc niestety nie uwzględniłem tego, jak to było wcześniej. No ale tak czy siak, no improve relation, lecimy jak najszybciej. Dobrze, jak będzie też mieć, posiadać sporo diplom... O, legalizm jak najbardziej na propsie. Bardzo mnie to cieszy. Celem naszym jest posiadanie Royal Mariage'a z Osmanem. Jak najszybciej po prostu się to da zrobić. 3-3-1, normalnie bym resetował w tym momencie, ale że to jest poradnik, no to nie jest mi jakoś super ten władca potrzebny, ponieważ bylibyśmy bardzo, ale to bardzo zacofani, w technologii militarnej, co byłoby złe. Anglia, Francja. Francja wygrywa wojnę. Fajnie było, jakby Kastylia się tu w jakąś wojnę zaraz zmieszała. Słaba Portugalia to też jest dobra rzecz dla nas. Albo Anglia, która na przykład nie wesprze Portugalii w wojnie z nami, coś w ten deseń. No tutaj może zaś na przykład parę rzeczy. Możemy na przykład z Marokiem wypowiedzieć wojnę Portugalii i wtedy musimy oddać niestety Cuetę i Algarve Portugalii. Ja na przykład takie też coś zrobiłem, tylko poczekałem na to, żeby Maroko wypisowało osobno w ten deseń, co wtedy zabrała sobie jedną prowincję, ja wziąłem chyba z pół Portugalii wtedy. Więc też taki protip, no, oczywiście możecie go sobie zastosować na swoich rozgrywkach. No po prostu staram się wam tutaj to podpowiadać. Oczywiście linki do opisów wszystkich streamów, które zrobiłem, no, umieściłem wam w opisie, ponieważ znajdują się na drugim kanale i ogólnie są dostępne. Rozumiem, że nie każdy ma czas zawsze obejrzeć 100% wszystkich materiałów. Dobra, za chwilę widzimy, że będę mógł brać Royal Mariage z Osmanem. Mamy 148 punktów, tu 119 i też za chwilę maksa. Tutaj jeszcze musimy troszeczkę więcej. O, mamy dwóch sojuszników. Diplomatic Reputation leci nam plus 1. Wyjebiście. W tym momencie mamy Legitimacy na maksa. I to, co musimy zrobić, to wymienić tutaj dyplomatę z Improve Relation na Diplomatic Reputation. Ale to mi się bardzo fuksnęło, najczęściej miałem tylko Diplomatic Reputation. Więc tutaj robimy tutaj troszeczkę to wcześniej. Cofamy dyplomatę. I teraz, jeżeli wszystko się udało po prostu idealnie. Ja nie mogę. Czemu ja tego na live'ach nie miałem? Tylko po prostu tak. To jest jakaś masz, że ja nie wziąłem sojuszu pierwszego, to jestem idiotą, ale okej. Okay. Zaraz Kastylia może mi wypowiedzieć wojnę i w tym momencie powinniśmy widzieć taką zbliżającą się falę kastylijską do nas. Ale w tym momencie... Sojusz z Osmanem na poziomie very hard. Udało się! Proszę Państwa, idealnie! W tym momencie Kastylia wam po pierwsze nie wypowiada wojny. Widzicie, Portugalia jest niszczona przez Burgundię. Czyli najprawdopodobniej, czekajcie, już to wam pokazuję. Anglia nie dołączy do wojny, co prawda Kastylia dołączy do tej wojny, więc tutaj akurat jest pech na tym podejściu, że jest w sojuszu z Portugalią, czasem go nie bierze, ale możliwe, że tutaj dojdzie do jakiejś wojny, na przykład Aragonii z Kastylią, coś ten deseń, Kastylia wybuchnie od buntów, coś takiego, zawsze może się coś takiego wydarzyć. No trzeba czekać, jest to takie podejście. W najgorszym razie to, co robicie, to po prostu skupienie się na po prostu na śmierci waszego władcy w jakiś sposób, czyli na przykład dajecie go jako dowódcę wojsk, co zwiększa szanse na jego śmierć i zaczynacie trenować wojsko i liczycie na to, żeby jak najszybciej umarł. Jeżeli będziecie mogli, pozbywacie się go jak najszybciej, oczywiście, bo jest po prostu beznadziejnym władcą. Ten może być ostatecznie, ale to was trochę zacofa militarnie. To, na czym się musicie teraz skupić, jeżeli nie będziecie mieli fuksa w tym regionie, to po prostu na zdobyciu idei eksploracyjnej, zdobyciu tego, tak, skolonizowaniu Bermudów, które są gdzieś tutaj. Oczywiście
No i przeniesieniu stolicy do Nowego Świata. Jeżeli akurat z tym się mylę, no to możecie mnie poprawić. Ewentualnie zawsze możecie budować Grenadę jako potężne państwo kolonizacyjne, które będzie wam, z którego będziecie dostawali pieniądze. Ale myślę, że tutaj na tym sejwie może dojść do niezłego fuksa w takiego, że Kastylia wmiesza się za chwilę w jakąś wojnę. W sumie tutaj rywalem jest Anglia, jest Maroko. Może dojść do wojny Maroko i Kastylii. Wtedy też byłoby dobrze. I musicie na przykład popatrzeć. Dobrze zrobić sobie po jednym klejmie na przykład na Kastylię, na Portugalię. No, na Aragonii nie zrobicie. No, w tym momencie na przykład też możecie pomyśleć nad jakąś wojną z Tlemcenem już za jakiś czas i zdobyciem tych prowincji, jeżeli nadal nie zostały zjedzone. No takie macie po prostu opcje rozwoju. Do Włoch nie wbijecie się bez Cassius Belli na razie, bo Shadow Kingdom jeszcze nie zaszło. 1490 zachodzi dopiero Shadow Kingdom, więc wszystkie te państewka są w grę i to byłaby wojna z cesarzem, a cesarz was zje. Ewentualnie możecie zawsze mieć fuksa takiego, że zostaniecie zaatakowani na przykład przez Kastylię. Kiedy Osman nic nie robi i jest wesoło, no to wtedy jedyne, co po waszej stronie leży, to zrobienie przejścia granicznego przez Mameluków, przez, nie, na przykład Dulkadir, jeżeli jeszcze istnieje jakieś inne państewka tutaj, żeby Osman mógł do was dojść i wam pomóc. Jak przyjdzie, to ich zgwałci. Dosłownie. Więc mam nadzieję, że takie te pierwsze protipy się wam podobały. Pełen zapis kombinowania i tak dalej zapraszam do obejrzenia streamów. Oczywiście, jeżeli chcecie linki, mam nadzieję, że umieściłem w opisie lub na kartach, które powinny wam się wyświetlić. No ale dowód na to, że da się zrobić Andaluzję przed 1500 roku jest. Jest. Dziękuję.